14 września Nowa Dęba stała się chodziarską stolicą Polski. Mimo pochmurnej pogody i niskiej temperatury, atmosfera na trasie była bardzo gorąca. Mistrzostwa Polski juniorów i weteranów przyciągnęły rzesze kibiców. W chodziarskich zmaganiach wzięli udział tacy zawodnicy jak Rafał Augustyn, Markow Ilia czy nowodębianin Grzegorz Sudoł. Patronat honorowy nad imprezą objął Robert Korzeniowski. Organizatorem mistrzostw był Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. Musimy cieszyć, że jeżeli 3 rekordy padły, to znaczy, że zawodnicy potraktowali zawody bardzo poważnie. Inicjatywa zorganizowania mistrzostw w Nowej Dębie, nie ukrywam, wyszła od samego Grzegorza Sudoła, który był inspiratorem. Oczywiście na pytanie, czy bylibyśmy skłonni zorganizować skwapliwie, przytaknęliśmy takiemu pomysłowi, zwłaszcza, że jest to nasz nowodębianin. Na trasie padły 3 nowe rekordy Polski. Jeden z nich ustanowiła Katarzyna Kwoka, która w ciągu 22 minut i 30 sekund przeszła dystans 5 km. W kategorii Open, która wzbudzała największe emocje, zwyciężył olimpijczyk z Pekinu Grzegorz Sudoł. Zwycięzca podziękował kibicom i organizatorom, a także swojemu pierwszemu trenerowi Julianowi Ziębie. I proszę Państwa, medal dla swojego wychowanka, od swojego trenera, od pana Juliana dla Grzegorza. Oni znają, że można było mieć Grzegorza kawę, oj, nie trafili. Znają się bardzo dobrze. I puchar od pana starostcy. Widzę od pana burmistrza. 9 zawodnik Pekinie na 50 km. Dobrze, Państwa, jest długa lista. Długa i ciągnie Grzegorza, ciągnie. 37 medali w sumie. Proszę Państwa, puchary w górę. Oklaski od Państwa. I wielkie, wielkie gratulacje dla wspaniałej Turcji. Atmosfera była wspaniała, było wielu kibiców, mimo nie najlepszej pogody, za co serdecznie im dziękuję. Cieszę się, że tak dzisiaj przybyli, bo dzięki temu ta impreza jakby urosła jeszcze do większej rangi. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy się spotkać w Nowej Dębie. Organizację uznaję naprawdę za bardzo dobrą. Trasa i wszystko było zabezpieczone na najwyższym poziomie. I mam nadzieję, że Nowa Dęba nie przestanie, tak jak pan burmistrz powiedział, że do zobaczenia, więc jeśli taka impreza będzie cyklicznie rozgrywana, to będzie wspaniałe osiągnięcie dla Nowej Dęby. Proszę Państwa, a dla Państwa jeszcze kilka słów.